Gościem Radia Z w poniedziałek jest Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Lubi pan jesień? Lubię. A za co? Polska jest piękna, jesień daje możliwość obserwacji tych zmian, które zachodzą w przyrodzie i na przykład spacer w lesie, spacer po parku, czy wizyta w górach. Są takie miejsca widokowe też specjalne, chociażby w Karkonoszach czy w Tatrach, gdzie piękna polska złota jesień pokazuje się we wszystkich najpiękniejszych barwach. Tak, na razie mamy złotą polską jesień, przynajmniej tak było w weekend, był prawie letni, ciepło było, ale czy w relacjach pana prezydenta z rządem nastąpiło ochłodzenie? Ja myślę, że to jest tak, że jesteśmy w takim momencie przełomowym, bo faktycznie porządkowana jest struktura rządu po to, żeby rząd działał sprawniej, żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że jeszcze lepiej są uporządkowane pewne kompetencje. Są też istotne zmiany kadrowe i nie widzę żadnego ochłodzenia, a nawet odwrotnie widzę sytuację taką, która daje perspektywę bardzo sprawnego też administrowania, a o to chodzi z perspektywy obywatela. A, myślę, czyli że... słuchając pana, wnoszę, że jednak pan prezydent jest zadowolony z tej układanki rządowej, tak? Prezydent oczywiście akceptuje te zmiany, które następują, wyraża na nie zgodę, ale to są kompetencje premiera, dlatego że taki mamy układ konstytucyjny, że zgodnie z przepisem artykułu 161 Konstytucji... Nie, no to wszystko wiemy, że to są kompetencje premiera, ale tak naprawdę o tym decydował prezes Kaczyński, ale dlaczego pan prezydent opóźnił jednak zaprzysiężenie nowego rządu? Bo politykom Prawa i Sprawiedliwości zależało bardzo, żeby to się odbyło w tamtym tygodniu, w ubiegłym tygodniu. Nie mogę się zgodzić, że prezydent opóźnił, to można powiedzieć, że oczywiście to wymagało uzgodnienia kalendarzy, ale nie tego, żeby prezydent cokolwiek tutaj opóźniał. No nie można takiej tezy przyjmować. No ja rozumiem, że pan prezydent był zajęty, ale jednak sprawdzałam kalendarz pana prezydenta i na przykład w piątek, 2 października, prezydent nie miał żadnych zajęć, przynajmniej nie zostały one w żaden sposób odnotowane na stronie prezydent.pl. Pani redaktor, pan prezydent ma bardzo bogato wypełniony kalendarz. Nie wszystkie spotkania też pana prezydenta, taka jest specyfika, są spotkaniami, które polegają na komunikatach prasowych. Ale są jeszcze wieczory. Przecież odbywały się na przykład, pan prezydent odbierał ślubowania od sędziów. To co to za problem, żeby zrobić to wieczorem? Pani redaktor, rząd działał, a teraz będzie działał po zmianach kadrowych dzisiaj po godzinie 15 w nowym składzie. Ja się bardzo cieszę, że w składzie tego rządu są też takie zmiany, które stabilizują Zjednoczoną Prawicę. Oczywiście mówię tutaj też o udziale pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, którego pani wspomniała. I jestem przekonany, że jeszcze przez te 3 lata, co najmniej przez te 3 lata, w toku kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy, wspólnie z rządem Zjednoczonej Prawicy, uda się dokonać wielu dobrych rzeczy, tak jak udało się dokonać przez poprzednie 5 lat. Czyli sam optymizm. A czy nową minister rolnictwa miała zostać Halina Szymańska, szefowa Kancelarii Prezydenta? Czy tego chciał prezydent? Premier ma kompetencje, jeżeli chodzi o zmiany w składzie Rady Ministrów. Ale ja pytam, czy prezydent chciał, żeby szefowa jego kancelarii odeszła z kancelarii i została nową szefową resortu Ministerstwa Rolnictwa? Nie są mi znane takie okoliczności. Nie prowadziłem w tym zakresie rozmowy ani z panem prezydentem, ani z panem premierem. Musiałaby pani redaktor pytać pana premiera, czy z takim wnioskiem zamierzał występować, czy taki wniosek formułował. Natomiast nie ulega dla mnie wątpliwości, że pani minister Halina Szymańska ma w szczególności kompetencje, jeżeli chodzi o też te sprawy rolnicze. No byłaby chociażby w przeszłości wiceprezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. No właśnie, Rolnictwa. Gazeta Wyborcza donosi, że prezydent chciał zapewnić miękkie lądowanie swojej minister, ale zmianę tę przyblokował prezes Kaczyński. Z ogromną ostrożnością podchodziłbym do rozmaitych informacji publikowanych w mediach. Pani redaktor też ma w tym na pewno duże doświadczenie, że nie wszystko, co pisze prasa, zawsze okazuje to się zgodne. To weryfikuje w takim razie, no piszą, brzmi to sensacyjnie czy też smakowicie, więc dlatego o to pytam. Zresztą od dłuższego czasu mówiło się w tak zwanych kuluarach, że pani minister Szymańska odchodzi i że pan też żegna się z pracą w Kancelarii Prezydenta. To złe języki czy prawda? Pani redaktor, co do pani minister Szymańskiej, to są informacje, o które trzeba pytać pana prezydenta czy panią minister Halinę Szymańską. Ale o pana mogę zapytać? Oczywiście, proszę pytać. Natomiast no to pytam, chodzi, czy to są złe języki, czy to prawda? Zostaje pan w kancelarii, czy odchodzi?
jeżeli chodzi o moje najbliższe plany, po pierwsze to są kompetencje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent jest w pełni suwerenny co do tego, z jakimi współpracownikami. Ale nikt tego nie kwestionuje, absolutnie. Tylko czy pan coś wie? Ja rozumiem, że dla pana to jest niewygodne pytanie i dlaczego miałby się pan sam zdymisjonować? No ale też słyszę zewsząd, że pan prezydent miałby być niezadowolony z efektów pana pracy, chociażby o ten wniosek o ułaskawienie, który pojawił się w kampanii prezydenckiej, który mógł zagrozić panu prezydentowi jego reelekcji. Pani redaktor, to odpowiadając po kolei. Po pierwsze, proszę nie wierzyć złym językom. Nie mam tego rodzaju sygnałów, że prezydent był niezadowolony z mojej pracy. Czyli śpi pan spokojnie. Rozumiem, zostaje pan w kancelarii, tak? Ułaskawienie w tej sprawie bardzo szeroko to uzasadnialiśmy, natomiast ta kompetencja jest stosowana przez pana prezydenta naprawdę po rozważeniu wszelkich okoliczności. Także było w tej sprawie. Ja mam zaszczyt współpracować z panem prezydentem od 10 lat, biorąc pod uwagę także wcześniejszą działalność społeczną, a od 5 lat mam zaszczyt współpracować w ramach formuły w Kancelarii Prezydenta i na pewno będę prezydenta konsekwentnie wspierał w różnych rolach, które mi przyjdzie pewnie jeszcze pełnić, a w najbliższych dniach, tygodniach nie planuję zmiany mojego statusu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w Kancelarii Prezydenta, przy czym, tak jak powiedziałem, przede wszystkim to są decyzje pana prezydenta dotyczące jego oceny pracy swoich współpracowników. Pan prezydent ma tutaj wszelkie kompetencje, żeby takiej oceny dokonywać z dnia na dzień. Czyli podsumowując, zostaje pan w Pałacu Prezydenckim i to były złe języki. To będą komunikaty czy wypowiedzi oficjalne Kancelarii Prezydenta, natomiast no, złe języki są pewną też częścią polityki niestety. Tak się funkcjonuje w polityce, że trzeba liczyć się z tym, że prasa bywa wykorzystywana także do tego, żeby próbować kreować określone zjawiska. Ale naraził pan pana prezydenta niebezpieczeństwo, czy też nie w kampanii wyborczej? Nie, nie mam takiego przekonania. Prezydent korzysta ze swoich prerogatyw i tak jak mówię, zwłaszcza w tych sprawach dotyczących ułaskawień, to są decyzje naprawdę bardzo merytoryczne i w tym wypadku ja tylko wspomnę, że w tej sprawie toczy się też proces cywilny związany z naruszeniem dóbr osobistych przez tytuł prasowy, który zachował się w tej sprawie haniebnie i skandalicznie, a komunikaty, które były przez nas publikowane, wskazywały, że była to prośba o łaskę ze strony pokrzywdzonych, dorosłych osób pokrzywdzonych, które zwróciły się tylko w zakresie środka karnego, które uznawały za dojmujący dla nich. Nie mam takiego przekonania, żeby w tej sprawie cokolwiek było niewłaściwe. Znam te akta. To jest też przewaga moja wobec tych osób, które próbują w tej sprawie się wypowiadać, że znam te akta bardzo dobrze. Natomiast podkreślam, że prezydent, zresztą pan prezydent to kilkukrotnie w swoich wypowiedziach mówił, że korzystając z prawa łaski zawsze się kieruje tym, że analizuje rzecz bardzo, bardzo szczegółowo. Czyli podsumowując, pan minister Mucha zostaje w Kancelarii Prezydenta. Nie wiadomo, czy zostanie Halina Szymańska, czyli szefowa Kancelarii Prezydenta. Na to pytanie pan minister nam nie odpowiedział. Jesteśmy teraz już na Facebooku i na Radio Z.pl. Zostajemy na Facebooku i na Radio Z.pl. Beata Lubecka, zapraszam. Naszym gościem Radia Z w poniedziałkowy poranek jest Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, który już powiedział, że zostaje w Kancelarii Prezydenta i nie obawia się, że dostanie czarną polewkę. A te wszystkie zmiany personalne w rządzie, jak już wcześniej ustaliliśmy, panu prezydentowi się podobają. A kandydatura Przemysława Czarnka, minister edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego, bo to mają być teraz połączone resorty. No wczoraj na przykład odbyła się manifestacja przed Ministerstwem Edukacji. Dajmy szansę. Było tam dużo młodych ludzi, którzy protestowali, nie chcą mieć takiego ministra na czele resortu. Dajmy szansę panu ministrowi, dajmy szansę panu profesorowi Przemysławowi Czarnkowi, żeby rozpoczął swoje urzędowanie, żeby rozpoczął wykonywanie swoich obowiązków i po pewnym okresie sprawowania tego urzędu będziemy mogli oceniać, czy go wykonuje dobrze, czy go wykonuje źle. Wydaje mi się, że takie ideologiczne protesty przed objęciem urzędu przez ministra. No, ale to nie ma dymu bez ognia, panie ministrze. No, pan minister Czarnek, za chwilę pan minister, na razie jeszcze poseł, jest znany ze swoich licznych homofobicznych wypowiedzi. Ja nie mam takiej oceny jak pani redaktor, że jest znany ze swoich licznych homofobicznych wypowiedzi. Nie śledzę każdej wypowiedzi pana ministra Czarnka. Wiem, że były pewne słowa, które były przez niego później tłumaczone, natomiast no, nie zgodziłbym się z takim poglądem, że jest znany z licznych homofobicznych wypowiedzi. Natomiast co do tych protestów, to ja widziałem tam flagi partyjne też, chociażby partii Razem czy środowisk lewicowych, które... A ja widziałem tam głównie flagi tęczowe. No, ja widziałem też flagi i bardzo wielu ludzi młodych.
No i widziałem też działaczy partii Razem, więc no póki co no jest to, tak. No to przyszli i też protestowali, a nie mogli również zaprotestować? Pani redaktor, pan od razu uważa, że to był protest polityczny, tak? Absolutnie. Mam takie przekonanie, że póki co nie partia Razem w Polsce wygrywa wybory, tylko wygrywa Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość. Jak będzie wygrywała partia Razem czy pan Robert Biedroń, to wtedy będą sytuacje takie, że ci ludzie będą rekomendować kandydatów na ministrów. No ale tam byli również młodzi ludzie, to wszyscy zapisali się do partii Razem? Ja mówię o kontekście politycznym, dla mnie dość oczywistym. Nie mówię, że wszyscy, którzy tam protestują, to członkowie tej partii, tylko mówię o tym, że no nie można abstrahować od tego, że te protesty też mają co najmniej w istotnej części wymiar polityczny, bo słyszę polityków lewicy, którzy nawołują do takich protestów. Moim zdaniem nawoływanie do takich protestów wobec osób dorosłych oczywiście jest rzeczą zwykłą, normalną. Natomiast jeżeli chodzi o ministra edukacji, to dajmy mu szansę wykorzystywania swoich kompetencji poprzez sprawne zarządzanie tym ministerstwem. Być może tych wszystkich ludzi będzie w stanie przekonać do tego, że ich obawy były niesłuszne. Oby tak było. A powrót do rządu Jarosława Gowina na stanowisko ministra rozwoju zresztą, to jest dobry pomysł? To są ustalenia, które zostały podjęte w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy. I rozumiem, że pan prezydent tego nie kwestionuje. No, pan prezydent nie kwestionuje tych zmian, cieszy się z tego, że jedność Zjednoczonej Prawicy została utrzymana. Ale ta nominacja na przykład nie podoba się Piotrowi Dudzie, szefowi Solidarności, a wiadomo, że pan prezydent Duda i Piotr Duda ze sobą sympatyzują. Nie, oczywiście, że jest bliska współpraca w zakresie pewnych treści programowych, dlatego że Solidarność, określając określone swoje postulaty, także rozmawiała z panem prezydentem i pan prezydent realizował i w pierwszej swojej kadencji porozumienie programowe z Solidarnością i także jeżeli chodzi o drugą kadencję, są zobowiązania dotyczące określonego programu i z tego pan prezydent będzie się wywiązywał i to jest przedmiotem naszej też troski, żebyśmy mówiąc chociażby o społecznej gospodarce rynkowej, czy mówiąc o pewnych rozwiązaniach postulowanych przez Solidarność, rozmawiali z sobą merytorycznie. No to zacytuję jeszcze pana przewodniczącego Dudę. To jest tak jakby napluto komuś twarz i PiS zrobiło to Solidarności. No mocno powiedziane, zwłaszcza jeśli chodzi o przewodniczącego związku, który można odnieść wrażenie, że jednak wspiera rząd i wspiera rządzących, obóz władzy. Nie. Myślę, że nie ma pani racji i myślę, że to jest temat do rozmowy z panem przewodniczącym Piotrem Dudą. Natomiast nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że przewodniczący Piotr Duda wspiera rząd. Myślę, że zabiega o interesy pracownicze, a wtedy, kiedy te działania rządu odpowiadają interesom pracowniczym, to mówi o działaniach rządu dobrze i to jest bardzo uczciwa postawa, jeżeli chodzi o chociażby wielkie reformy społeczne, które zostały w Polsce przeprowadzone i to Solidarność doceniła. Chociażby też kwestie realizacji obietnic wyborczych przez pana prezydenta też bardzo wyraźnie Solidarność oceniła pozytywnie. Tak? Natomiast czym innym jest to, że się wypowiada szef Związku Zawodowego w sprawach personalnych dotyczących rządu, ale proszę wybaczyć, to są kwestie, które są adresowane do większości parlamentarnej i do premiera. Ale zapytam jeszcze o pana. Czy pan prezydent chciał jednak, żeby pan znalazł się w rządzie? No też słyszałam takie pogłoski. Pani redaktor, to ja powiem tak, mnie jest miło, jeżeli są komentarze tego rodzaju, że są jakieś rekomendacje na rozmaite stanowiska, na pewno... Ale to nie miała być nagroda, tylko też miękkie lądowanie. Pani redaktor, to ja uważam, że bycie członkiem polskiego rządu to jest jednak zaszczyt, bo postrzegam to w kategoriach państwowych i w taki sposób komentuję te plotki. Natomiast na pewno wszelkie moje aktywności będę uzgadniał też z panem prezydentem. Ale rozmawialiście na ten temat, czy nie? Czy to jest po prostu tajne przez poufne i nie może pan nic powiedzieć? Pani redaktor, ja mam taką sytuację, że rozmawiam z panią jako zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Gdyby mój status się w którymś momencie zmieniał, to na pewno będę o tym opinię publiczną i w szczególności panią redaktor też informował. Słyszę pewną taką nutkę ironii w pana głosie. A czy pan prezydent planuje na przykład zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Odbyła się 4 września Rada Gabinetowa. Rada Gabinetowa była poświęcona sytuacji pandemii, tak? No jest coraz gorzej, jest coraz więcej zakażeń, jak pan wie. Ponad 2000 prawie codziennie. Pani redaktor, patrzę na dane z różnych miejsc świata i na pewno możemy powiedzieć, że faktycznie no dobrze, mamy... ale lockdown zarządziliśmy, jak było 200-300 osób zakażonych, a teraz mamy ponad 2000 i...
wtedy, kiedy był zarządzony lockdown, nie mieliśmy takiej wiedzy o walce z koronawirusem, jaką mamy dzisiaj. Epidemiolodzy nie mieli takiej wiedzy, służba zdrowia miała wątpliwości co do tego, jak ten proces pandemii będzie przebiegał, jak się do tego przygotowywać. Proszę zwrócić uwagę, że działamy w sposób też adekwatny do tego, co się dzieje na świecie, do tego, co się dzieje w Europie. Zresztą a czy działamy w sposób adekwatny do tego, co się dzieje tutaj, bo opozycja ma tutaj duże wątpliwości. Zresztą słyszymy, że już zaczyna brakować miejsc w szpitalach. Nie ma kto obsługiwać respiratorów, nawet jeśli jest ich wystarczająca liczba, bo jest za mało lekarzy i... Ja słucham opozycji od ponad pół roku, która... Ale tak mówią również lekarze, to nie jest tylko stanowisko opozycji. Radykalnie, natomiast słucham też komunikatów, chociażby dzisiaj jest wywiad prasowy pana ministra Niedzielskiego, który także wskazuje na to, że jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o zabezpieczenie miejsc w szpitalach, jesteśmy przygotowani... No to w szpitalu, w jednym z szpitali w Krakowie akurat już miejsc zabrakło na przykład. Że jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o respiratory. Kilka dni temu wypowiadał się pan minister Pinkas, który mówił o tym, że do połowy października można się spodziewać wzrostu zachorowań, a że później powinno to ulec takiemu delikatnemu spłaszczeniu. I mam nadzieję, że te przewidywania się spełnią. Natomiast przez to, że się przygotowywaliśmy od marca, przez to, a my się że... rzeczywiście przygotowaliśmy? Mam pan takie wrażenie, że się przygotowaliśmy? Mam takie wrażenie, że nie było w Polsce tego rodzaju sytuacji, które znamy z obrazów z Europy Zachodniej, także od państw zamożniejszych od nas, gdzie nie było możliwości uzyskania pomocy lekarskiej, gdzie nie było niekiedy możliwości niestety uzyskania pomocy nawet w sytuacji zagrożenia życia w takim stopniu, że opinia publiczna bardzo mocno to kontestowała. W Polsce przez lockdown, przez działania, które były bardzo szybko podejmowane, bardzo rygorystyczne, udało się nam w pewnym stopniu na tyle zapanować nad przebiegiem epidemii, że nie doszło do takiej sytuacji, żebyśmy mieli na tyle zachorowań, żeby chociażby brakowało respiratorów, czy brakowało miejsc w szpitalach. Nigdy przez ani jeden dzień przebiegu pandemii taka sytuacja nie wystąpiła. Mam nadzieję, że nie wystąpi. Na całym świecie trwają prace nad szczepionką, nad lekiem. Wiemy, że jeżeli chodzi o te prace, one się toczą także w Polsce. Jeżeli chodzi o kontekst światowy, to było to przedmiotem rozmowy pana prezydenta, jest przedmiotem porozumień, umów, które były zawierane ze stroną amerykańską, także przedmiotem rozmowy pana prezydenta w Stanach Zjednoczonych podczas jego pobytu. Było to przedmiotem też chociażby ostatnio... Czyli rozumiem, że póki co nie ma takiej potrzeby, żeby zwoływać czy to Radę Gabinetową, czy też zapraszać cały rząd do siebie. Tak mam to rozumieć? Rada Gabinetowa odbyła się 4. Ja mówię już o Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, tak żeby wszystkie strony naszej sceny politycznej mogły w tej sprawie zabrać głos. Ale ja myślę, że wszystkie strony naszej sceny politycznej są bezpośrednio informowane na bieżąco. Ja oczywiście nie wykluczę tego, że w którymś momencie, jeżeli pan prezydent będzie miał taką wolę, to czy będzie zwoływał w przyszłości posiedzenie, czy to Rady Gabinetowej, czy Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Natomiast to prezydent decyduje, czy do takiej formuły się odwołać, a na pewno opozycja, czy opinia publiczna dysponuje wszelkimi informacjami na temat działań podejmowanych w walce z pandemią. Jest to dzisiaj wielkie wyzwanie, tego nikt nie ukrywa, ale w perspektywie gospodarczej proszę zwrócić uwagę, że wszystkie analizy pokazują, że spadek PKB w Polsce jest najniższy w Europie, czy jeden z najniższych w Europie, że wzrost gospodarczy w przyszłym roku zrównoważy ten spadek, a jeżeli chodzi o tę formułę zdrowia publicznego, to proszę zwrócić uwagę, że badamy dzisiaj przede wszystkim pacjentów objawowych. To, że badamy pacjentów objawowych, daje też identyfikację bezpośrednio podwyższoną, jeżeli chodzi o zachorowania. No tak powinno było być od początku. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, moim zdaniem. A czy eksminister rolnictwa, za chwilę eksminister, Jan Krzysztof Ardanowski to puka już do drzwi Pałacu Prezydenckiego? Pan minister Ardanowski na pewno jest dobrze, pozytywnie oceniany, jeżeli chodzi o wykonywanie swojej funkcji przez pana prezydenta, ale tak jak na wstępie naszej rozmowy rozmawialiśmy, kompetencje dotyczące doboru współpracowników to są kompetencje premiera. Ale teraz już mówimy o tym, że to będzie były minister, więc pytam, czy być może pan minister Ardanowski mógłby znaleźć zatrudnienie w kancelarii prezydenta. Pan minister Ardanowski jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej. No musiałby się zrzec mandatu, tak. Ma status posła, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że prezydent pozytywnie ocenia jego pracę. Trzecia rzecz, gdyby było tak, że pan minister Ardanowski miałby w jakikolwiek sposób współpracować z kancelarią prezydenta, to na pewno będzie to też przedmiotem jakiegoś komunikatu ze strony kancelarii prezydenta.
No bo chyba panu prezydentowi jednak trochę po drodze z eksministrem, za chwilę eksministrem, który był przeciwnikiem tej ustawy o ochronie zwierząt, czy też ustawy futerkowej. A czy pan prezydent zawetuje tę ustawę? Ustawa jest w toku prac parlamentarnych. Będziemy mieli posiedzenie, kolejny dzień posiedzenia Senatu, kiedy będą prace nad tą ustawą. Wiemy, że zapowiadane... Pan prezydent również jest po konsultacjach, na przykład ze związkowcami z organizacji rolniczych. No to ku czemu pan prezydent się skłania bardziej? Czy, jeśli chodzi o, jest bardziej za prawami zwierząt, czy za prawami przedsiębiorców? Pani rektor, pan prezydent rozmawia z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych i z producentami rolnymi, rozmawiał z rolnikami, rozmawiał, spotkał się z komitetem protestacyjnym. Oczywiście, że ten czas prac w Senacie jest wykorzystywany przez pana prezydenta do takich pogłębionych konsultacji. Swoje stanowisko publicznie, jeżeli chodzi o kwestie interesu polskiej wsi, polskiego rolnictwa, pan prezydent wyrażał chociażby w trakcie ostatnich dożynek prezydenckich, a co do samej ustawy, to ta ustawa... Można się spodziewać, czy prawie można być pewnym, że trafi po zmianach w Senacie z powrotem do Sejmu i poprawki senackie będą rozpatrywane przez Sejm. Sejm będzie się wypowiadał, które poprawki odrzucić, które przyjąć. Więc my nie możemy powiedzieć, czy antycypować decyzji pana prezydenta, skoro kształt czy treść tej ustawy nie jest ostatecznie ustalona. Dopiero jak ustawa będzie rozpoznana przez Sejm i trafi na biurko pana prezydenta do podpisu, tak jak w przypadku każdej ustawy, będzie ten termin konstytucyjny 21 dni i pan prezydent będzie decydował, biorąc pod uwagę oczywiście wynik tych konsultacji, o których pani mówiła, i te konsultacje trwają z udziałem ekspertów, z udziałem środowiska rolniczego, a biorąc pod uwagę także treść tej ustawy, zobaczymy, jakie zmiany, modyfikacje w tej ustawie jeszcze mogą nastąpić. Czyli pan prezydent poczeka na ostateczny kształt i wtedy zdecyduje. Wtedy, kiedy zobaczy, kiedy ta ustawa trafi na jego biurko. Tak. Na razie pan nic nie powie w tej materii. A czy córka pana prezydenta, Kinga Duda, przepraszam, jako doradczyni pana prezydenta, bywa już w pałacu? Pani Kinga Duda została powołana na doradcę społecznego, czy doradczynię społeczną prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No to wiemy, tak. To jest tak, że prezydent określa, w jakim zakresie doradca społeczny jest potrzebny dla określonych zadań, zagadnień. To nie musi być wiedza nawet jego ministrów. Ja mam zaszczyt koordynować pracę doradców prezydenta i powiem z mojego doświadczenia, że bardzo często jest to taki kontakt, że pan prezydent, prosząc o radę jakoś, jak o opracowanie czy jakąś informację, bezpośrednio się komunikuje. Tutaj te okoliczności także występują. Na pewno to jest osoba bardzo merytoryczna, bardzo kompetentna, bardzo zdolna i na pewno jest też tak, że pani Kinga Duda jest takim głosem bardzo wyraźnym też młodego pokolenia, najmłodszym w gronie doradców prezydenta Rzeczypospolitej. No ale rozumiem, że w jakimś celu została powołana pani Kinga Duda. Czy w takim razie ma napisać ustawę o sędziach pokoju? Pani redaktor, ustawa... Czy też ma konsultować taką ustawę? Panie rektor, ustawa o sędziach pokoju to jest jeden z postulatów, który od wielu lat już funkcjonuje. Który no tak, jest no i czytam w prasie, że właśnie dlatego Kinga Duda została doradczynią pana prezydenta. Który był dyskutowany, który pewnie będzie dyskutowany w ramach prac w kancelarii prezydenta. To jest też postulat, z którym chociażby przychodził kiedyś pan Paweł Kukiz, tak wiemy. Wiemy, że w tym zakresie powstawały rozmaite opracowania, analizy. To jest jeden z pomysłów na reformę wymiaru sprawiedliwości. Ale na pytanie, czy Kinga Duda będzie konsultować tę ustawę, czy też projekt ustawy, raczej powinnam powiedzieć, żeby być bardzo precyzyjna, to pan nie odpowie. Na pewno ma kompetencje, jeżeli chodzi o prawo, jest absolwentem studiów prawniczych. Dobrze, ale czy będzie konsultować taką ustawę? Czy będzie ją pisać? Czy będzie brała w tym udział? Tak, według mojej wiedzy to jest element szerszego zagadnienia, szerszego procesu, w którym są zaangażowane różne podmioty, bo mówi pani o reformie wymiaru sprawiedliwości, a propos prasy, także a propos reformy wymiaru sprawiedliwości, trwają prace w Ministerstwie Sprawiedliwości, ale zmiany co do struktury wymiaru sprawiedliwości to jest jeden z elementów zapowiadanych. No dobrze, ale pan prezydent ma również własną inicjatywę legislacyjną, jak wiadomo, może przedstawić własny projekt ustawy, co też w przeszłości czynił w różnych sprawach, więc pytam, czy tak będzie i tym razem, i czy doradczynią w tym zakresie może być doradczynią, no, osobą, która będzie uczestniczyła w takich pracach, będzie doradczyni Kinga Duda. Pani Kinga Duda na pewno ma kompetencje dotyczące alternatywnych metod rozwiązywania sporów, na pewno ma kompetencje dotyczące międzynarodowego arbitrażu handlowego, na pewno w tych obszarach chce się też angażować i wspierać pana prezydenta. Natomiast według mojej wiedzy, według stanu na dziś, nie trwają prace nad prezydenckim projektem ustawy w zakresie sędziów pokoju. Aha, nie ma takich prac.
Nie ma takiej ustawy. Nie ma takiego projektu, rozumiem. Nie ma takiego projektu. Takie prace w kancelarii prezydenta się nie toczą, tak? Tak mamy to rozumieć? Mówię o mojej wiedzy, natomiast według mojej wiedzy taka ustawa teraz aktualnie nie jest procedowana, natomiast mówię o mojej osobie. To wiadomo, że nie jest procedowana, bo jeszcze nie ma, więc pytam w takim razie, czy ja mam to rozumieć, że w Pałacu Prezydenckim nie toczą się prace nad taką ustawą, nad projektem ustawy o sędziach pokoju? W sensie pisania projektu na tym etapie jeszcze nie. Natomiast tak jak mówię, sama idea jest dyskutowana, jest analizowana i w to jest bardzo wiele osób zaangażowanych. A Kinga Duda ma tam swój gabinet? Czy jako doradca społeczny to gabinet nie przysługuje takiej osobie? Jest Biuro Narodowej Rady Rozwoju Samorządu Inicjatyw Obywatelskich. To biuro zaspokaja też potrzeby doradców, jeżeli chodzi o jakieś spotkania wewnętrzne, zewnętrzne. Jeżeli są tego rodzaju sygnalizacje, to w tym biurze są osoby, które także pomagają w organizacji takich spotkań na bieżąco. Natomiast doradcy społeczni nie mają przypisanych gabinetów do pracy w formule takiej codziennej, bo ta praca jest pracą bez żadnego wynagrodzenia. To wiemy, tak. Jako doradca społeczny. Wolontariat. Ale w CV córka pana prezydenta będzie miała napisane, że doradzała panu prezydentowi. No bo pełni taką funkcję. To zawsze dobrze będzie wyglądać. Pewnego też stanu faktycznego. I teraz pytania słuchaczy. Dane publiczne pytają. Była szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy służy obecnie Polsce w Narodowym Czempionie. W PZU chodzi o Małgorzatę Sadurską. W której spółce Skarbu Państwa pan widziałby siebie po zakończeniu misji w kancelarii? Paliwa, ubezpieczenia, czy może podobnie jak pana brat PGE? Górnictwo. Ja myślę, odpowiadając danym publicznym, że na pewno i z ich strony będą jakieś propozycje dla mnie wtedy, kiedy będę wycofywał się z polityki, bo dostrzegam w tym pytaniu pewną złośliwość, więc odpowiadam z pewną złośliwością. Szanowni Państwo, proszę się nie martwić o moje przyszłe losy. Ja przyszedłem do polityki z adwokatury, jestem adwokatem niewykonującym zawodu. Pewnie w perspektywie dłuższej, czasowej czy krótszej można się spodziewać też moich aktywności chociażby w zawodzie, który wykonywałem i który mi przynosił wiele pasji i satysfakcji, ale wtedy, kiedy jest propozycja pracy dla dobra wspólnego, dla dobra publicznego, to taką propozycję przyjmuję z dumą i satysfakcją i dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że mogę wspierać pana prezydenta Andrzeja Dudę i tak jak powiedziałem na początku tej rozmowy, zamierzam to także robić w drugiej kadencji, niezależnie już od formuły, w jakiej to się będzie działo. Natomiast myśmy pani minister Małgorzacie Sadurskiej pracy nie szukali jako kancelaria prezydenta. To jest osoba, która świetnie się odnajduje według mojej wiedzy na tym stanowisku, które... Ale nie miała żadnego doświadczenia w ubezpieczeniach. Żadnego. Ma kompetencje, a teraz z perspektywy już kilku lat, to teraz bym tak musiał Adam się... Adam Lipiński nie miał doświadczenia w finansach. Można powiedzieć, że nieznane są mi sygnały, które by polegały na tym, że Rada Nadzorcza czy inne uprawnione organy źle oceniają pracę pani minister Sadurskiej, a teraz pani prezes Sadurskiej, ale proszę zaprosić panią Małgorzatę Sadurską. Myślę, że na pewno będzie po prostu otwarta na to, żeby przyjąć zaproszenie. Na pewno, absolutnie tak. Oczywiście wyślę zaproszenie, ale myślę, że co raczej na Berdyczów. Pański starszy brat, kolejne pytanie. Rafał Mucha jest prezesem w spółce zależnej PGE. Z rocznym wynagrodzeniem... Słucham? Trzech mam starszych braci. Ale akurat tutaj o Rafale Musze mówimy. Jest z rocznym wynagrodzeniem na poziomie kilkuset tysięcy złotych rocznie. Czy posiada pana brat odpowiednie kwalifikacje, czy jest to kolejny przykład nepotyzmu? Takie jest pytanie od słuchacza. Pani redaktor, mój brat ma doświadczenie samorządowe, ma ukończone dwa kierunki studiów, studia ekonomiczne, studia prawnicze, studia doktoranckie z zakresu prawa. Przez wiele lat był prezesem spółki komunalnej, pełnił rozmaite odpowiedzialne funkcje. Od czterech bodaj lat jest chyba zatrudniony w grupie PGE i w ramach tego zatrudnienia ma certyfikat księgowy, pełniąc funkcję najpierw zastępcy dyrektora oddziału, dyrektora ekonomiczno-finansowego, awansował później do zarządu spółki i proszę pytać o te sprawy bezpośrednio Radę Nadzorczą i o organa, które są za to uprawnione. Natomiast na pewno jest to człowiek, który ma kompetencje menedżerskie, wysokie, prawnicze, ekonomiczne. Natomiast mam trzech braci i dwóch pozostałych, widzę, nie budzi żadnych emocji. A pozostali bracia też pracują w spółkach Skarbu Państwa? Tak jak miałem
pełne przekonanie co do tego, że każdy z moich braci indywidualnie kształtuje swoje sprawy osobiste i życiowe, i mówię tutaj o Jacku, mówię tutaj o Piotrze, tak mogę to powiedzieć też co do Rafała. Natomiast Rafał stał się osobą publiczną wtedy, kiedy też stał się samorządowcem, wtedy, kiedy też stał się posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, więc rozumiem, to uzasadnia też zainteresowanie tą osobą, ale to, że ma kompetencje w tych obszarach, w których działa, to nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Kolejne pytanie od słuchacza. Polskie dzieci popełniają w naszym kraju samobójstwa z powodu swojej nieheteronormatywnej tożsamości. Czy pan prezydent Andrzej Duda i cały jego sztab poczuwają się do odpowiedzialności za urządzoną podczas ostatniej kampanii wyborczej homofobiczną, cytuję, szczujnię? Nie było homofobicznej szczujni, to jest pytanie, ale pan które prezydent mówił o tym, że jednak to jest pytanie, które LGBT to ideologia, a nie ludzie. Panie redaktor, nie było żadnej homofobicznej szczujni. Odwoływanie się do ochrony wartości takich jak rodzina, czy chociażby wskazywanie, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, czy wsparcie dla rodziny, trudno uznać za homofobiczną szczujnię i to jest teza ad absurdum. Natomiast na pytanie, czy polskie władze powinny się czuć odpowiedzialne za sytuację związaną z tym, że dochodzi do takiej ogromnej tragedii, która jest zawsze tragedią opiekunów, rodziców, tragedią chyba najbardziej dolegliwą, jak samobójstwo dziecka, to oczywiście, że tak. To jest sytuacja tego rodzaju, że to są działania, które no nie są podejmowane z perspektywy Kancelarii Prezydenta, czy nie bezpośrednio z perspektywy Kancelarii Prezydenta, ale na pewno z perspektywy aktywności wszelkich służb, które za to odpowiadają. I mówię tutaj o administracji rządowej, mówię tutaj o samorządzie. Panie ministrze, naprawdę uważa pan, że taka wypowiedź pana prezydenta, że LGBT to ideologia, a nie ludzie, naprawdę nie miała znamion wypowiedzi homofobicznej? Naprawdę pan tak nie uważa? Nie znam żadnej homofobicznej wypowiedzi pana prezydenta Andrzeja Dudy. Nie znam żadnej, a obserwuję i znam bardzo dobrze wypowiedzi pana prezydenta i uważam, że jest też niewłaściwe i szkodzi środowiskom LGBT nazywanie każdej wypowiedzi wypowiedzią homofobiczną, bo takie rozumowanie ad absurdum prowadzi do sytuacji takich. Mieliśmy słynną pani rozmowę na antenie Radia Z z jednym z zaangażowanych w tę sferę. I powiedziałbym tak, no, nie każda wypowiedź zasługuje na aprobatę, nie każda wypowiedź publiczna, a też orientacja seksualna nie daje komuś przewagi do tego, żeby wiedział lepiej, jak należy prowadzić sprawy publiczne, a wypowiedź w sprawie ochrony rodziny też nie może być uznawana za homofobiczną, bo zupełnie szczerze możemy sobie powiedzieć, ochrona rodziny jest wartością. I też może być tak, że za chwilę pani będzie miała jakieś posty pod tą moją wypowiedzią, że to jest homofobia. To nie jest homofobia. To jest moje przekonanie i mam prawo mieć takie zdanie. I kolejne pytanie. Czy Kancelaria Prezydenta, Emil pyta, ma plan, jakiś plan na wypadek przegranej Donalda Trumpa w tegorocznych wyborach? Jak układać relacje z potencjalnym prezydentem Joe Bidenem? Który krytykuje nasz kraj za wprowadzone w wielu gminach strefy wolne od LGBT. Po pierwsze, znowu musielibyśmy prostować fake newsy o strefach wolnych od LGBT. Pojawiają się uchwały jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli chodzi o rady. No to jest rady, pewien skrót myślowy, strefy wolne od LGBT, ale chodzi o to, żeby w tych gminach nie wolno w żaden sposób, te osoby nie powinny w żaden sposób mówić o swoich... No nieprawda, no nie mówmy problemach. Takich... No to na czym polegają w takim razie te uchwały? Proszę pana wytłumaczyć. Panie redaktor, no po pierwsze jesteśmy wszyscy równi wobec prawa, niezależnie od tego, jakiej jesteśmy rasy, jakiego jesteśmy wyznania, jakiej jesteśmy religii, czy jakiej jesteśmy orientacji seksualnej. Gwarantuje to polska konstytucja, jest równość wobec prawa. Nie ma żadnych w Polsce stref wolnych od LGBT. Jeżeli pojawiają 30% się uchwały... gmin w Polsce, tak mniej więcej, tak się szacuje, podjęło takie uchwały. I nie życzy sobie, żeby... środowiska LGBT w żaden sposób tam się promowały. To nie są strefy wolne od LGBT. Według mojej wiedzy takie poszczególne uchwały są też badane przez sądy administracyjne i różne są... A poza tym jest też wolność wypowiedzi. Czyli w takim razie dlaczego takie osoby nie mają prawa do mówienia publicznie o swoich problemach? Panie rektor, porządkując, są wypowiedzi samorządu, czy są uchwały samorządów, które polegają na tym, że mówimy o ochronie rodziny, i są wypowiedzi takie, które, tak jak pani powiedziała, odnoszą się do ideologii. Do ideologii. No to co to jest ta ideologia? To jeszcze może powiemy. Na czym polega ta ideologia? Pani redaktor,
jak ma pani określoną uchwałę, to trzeba by ją analizować, bo my mówimy o jakichś rzekomych strefach wolnych od LGBT, a na gruncie określonej uchwały można powiedzieć, czy ona jest dobrze sformułowana, czy jest mądrze napisana, czy jest napisana niewłaściwie. Natomiast no, powielanie takiej informacji, że w Polsce są strefy wolne od LGBT, no to jest po prostu fake news, to jest nieprawda. Nie ma takich stref i wszyscy ludzie w Polsce są traktowani równo. A to, że w danym samorządzie, gdzie na przykład samorządowcy podjęli taką uchwałę, dzieje się tak czy inaczej, to trzeba by badać na gruncie tego samorządu, tak? Po pierwsze badać tą uchwałę. Panie ministrze, ale ja cały czas zadaję pytanie, co to jest ideologia LGBT? Pani redaktor, co to jest ideologia LGBT? To jest pewien zespół poglądów, które dzisiaj występują w naszej przestrzeni publicznej, który ulega też w moim przekonaniu takiemu instrumentalnemu wykorzystaniu przez część działaczy środowisk lewicowo-liberalnych, żeby próbować narzucać pewien pogląd, że nie można wypowiadać się zdecydowanie, że małżeństwo to związek i kobiety, że nie można się wypowiadać za ochroną rodziny, że nie można bronić określonych tradycyjnych wartości, bo jest się homofobem. Oczywiście wulgaryzuje ten przekaz, natomiast no, jeżeli pani mówi, czy takie zachowania występują, to występują. No niestety mają dzisiaj miejsce tego rodzaju zachowania, że polityk konserwatywny, czy polityk, który odwołuje się chociażby do katolickiej nauki Kościoła, czy do określonych wartości społecznych, no musi się liczyć z tego rodzaju atakiem. No ale jeśli polityk mówi, że ci ludzie nie są równi normalnym ludziom, no to przepraszam bardzo, to jak to odebrać? Jak to odebrać? No tak mówił pan minister Czarnek. No. Jeżeli mnie pani pyta o ideologię LGBT, no to mamy chociażby sytuację też dokumentów przyjmowanych w samorządach takich jak warszawski, gdzie zakłada się nawet pewną, można powiedzieć, przewagę dla tych organizacji społecznych, czy uprzywilejowanie pewne, które będą określone treści głosić odnoszące się do takich wartości. A na czym ta przewaga miałaby polegać w warszawskim samorządzie? No nie czytała pani chyba chociażby takich sytuacji jak hostel dla osób LGBT, czy pani nie analizowała tych planów, które były... A co w tym takiego złego, gdyby taki hostel powstał? Bo na razie jeszcze nie słyszałam, żeby powstał. Hostel powinien być dla wszystkich ofiar przemocy domowej i powinniśmy mieć zaopiekowane wszystkie te osoby, które potrzebują, jeżeli w sytuacji przemocowej dochodzi do takiej sytuacji, że potrzebują wsparcia i pomocy, to nie powinniśmy ich różnicować z uwagi na płeć, tylko zaspokajać wszelkie te potrzeby. A mamy dzisiaj sytuację wielu nierozwiązanych problemów także w samorządzie miejskim Warszawy, a widzimy szczególną preferencję, może związaną z tym, że jeden z wiceprezydentów Warszawy już publicznie deklarował, że najpierw będą dążyć do legalizacji związków par jednopłciowych, potem będą dążyć do legalizacji małżeństw homoseksualnych, a potem będzie jeszcze adopcja. No ale nikt w Koalicji Obywatelskiej, czy też wtedy Koalicji Europejskiej, nikt nie poparł tego, co mówił wtedy Paweł Rabie. I Paweł Rabie wtedy się z tego wycofał. Ale ja wracam do pierwotnego pytania. Co będzie, jeśli wygra Joe Biden, a nie Donald Trump? Panie rektor, będzie dobrze, tak? Natomiast Amerykanie rozstrzygają, kto wygra wybory. Nie możemy dzisiaj odbierać tego uprawnienia tym, którzy bezpośrednio będą decydowali. Natomiast ja jestem przekonany, że stosunki polsko-amerykańskie, bardzo bliskie, bardzo dobre relacje, one są pewną wartością trwałą, niezależnie od tego, czy w kwestiach personalnych mamy do czynienia z tym, że rządzą demokraci, czy rządzą republikanie. Natomiast na pewno współpraca z panem prezydentem Donaldem Trumpem w okresie prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, w ogóle ten okres prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy, proszę zwrócić uwagę, że początek szczyt NATO w Warszawie to był... No właśnie, no więc skoro te relacje wyglądają tak fantastycznie, jak pan opowiada i jakaś taka doskonała chemia między obydwoma panami, obydwoma prezydentami, no to co będzie, jak prezydentem zostanie Joe Biden? Panie rektor, ale odpowiadam, że jak był szczyt NATO w Warszawie, to prezydentem był Barack Obama. Ale to była już końcówka jego rządów. A współpraca z panem prezydentem Donaldem Trumpa to są dobre dla Polski rozwiązania. To jest w kategoriach osobowych, to jest chociażby zniesienie obowiązku wizowego, ale w kategoriach współdziałania to jest bardzo bliska współpraca polsko-amerykańska na wielu obszarach, w obszarze energetyki, w obszarze współpracy inwestycji gospodarczych w Polsce, a to są także wspólne projekty medyczne, współpraca chociażby z MD Anderson, ale wiele jest takich wymiarów, gdzie dzisiaj te relacje... Nie no, wszystko, ja to rozumiem, tylko że no, wybory w Ameryce tuż. No tak, no Amerykanie rozstrzygną i będziemy... I wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej. I wtedy będziemy zastanawiać, jak tutaj ocieplić relacje z Joe Bidenem, jak rozumiem. Ale jak rozumiem, no to nie my w tych wyborach głosujemy, więc... No nie my. Wiem, czy aktor ma obywatelstwo amerykańskie, ja nie mam i...
demokracja ma to do siebie, że wybierają wyborcy. Bardzo dziękuję. Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, Prawo i Sprawiedliwość i cały czas wiceszef Kancelarii Prezydenta. Pan minister się nigdzie nie wybiera. Dziękuję ani do żadnej bardzo. Spółki Skarbu Państwa, ani nie rezygnuje ze swojego stanowiska. Bardzo dziękuję, dobrego dnia, życzę. Dobrego dnia, do usłyszenia. Kłaniam się.